Witam Państwa serdecznie w trzecim wydaniu Gońca Myrtańskiego. W dzisiejszym wydaniu porozmawiamy na temat upadłych paradynów. Panów cienia. Dowiemy się, jak doszło do tego, że wierni słudzy z Innosa stali się rocznymi sługami Boga Zniszczenia. Bez zbędnego przedłużania zapraszam na spotkanie naszego niezawodnego reportera Tunowego z Magiem Ognia Telmarem. Wyspa Korinis, Biblioteka Klasztorna. Telma, lat 63. Mag Ognia. Witaj, ojcze. Jestem zaszczycony możliwością spotkania z członkiem Zakonu Ognia w celu przeprowadzenia wywiadu. Ja również raduję się synu. Pytaj, a ja odpowiem o ile moja wiedza na to pozwoli. Dobrze więc, przedstawmy naszym widzom zagadnienie od podszewki. Kim są panowie cienia? Panowie cienia to upadli paladyni za życia służy innosa. A po śmierci jedni z najgroźniejszych wojowników Beliara. Bóg śmierci interesuje się jedynie najpotężniejszymi sługami swego brata. Toteż wśród panów cienia znajdziemy jedynie najgorliwszych, najwybitniejszych i najbardziej nieustraszonych paladynów. Proces, jaki zachodzi, by wojownik światła stał się sługą mroku, jest długi i może mieć dwa początki. Przedśmiertny lub pośmiertny. W wypadku przedśmiertnego początku przemiany mamy do czynienia z najpotężniejszymi panami cienia po ich całkowitym popadnięciu w mrok. Proces przedśmiertny rozpoczyna się bowiem w wyniku zboczenia z drogi i nosa pomimo przeświadczenia paladyna, że wcale tego nie zrobił. Przytoczę tutaj historię pewnego nieznanego z imienia paladyna zwanego później szalonym krzyżowcem. Wiele lat był on wzorem do naśladowania najmężniejszym z mężnych, światło Innosa w najciemniejsze miejsca i to stało się przyczyną jego upadku. Mrok, w który wbiegał z pochodnią światła, wsiąkał powoli w jego duszę i powoli, acz sukcesywnie przemieniał, aż w końcu całkowicie go spowił. Punktem zwrotnym jego historii było zniszczenie jednej ze świątyń Beniara. Szalony krzyżowiec walczył, zapamiętale. I wyrżnął niezliczone ilości wrogów, przyczyniając się do wielkiego zwycięstwa. Jednak tego dnia nie zabijał on w imię innosa z modlitwą na ustach i prosząc Boga o wybaczenie za każdego zabitego człowieka na swojej drodze. O nie. On zabijał z lubością, z pragnienia krwi. Był pijany posoką. Ciągle było mu mało. Pragnął bestialsko zarżnąć każdego, kto wpadł mu pod miecz. Gdy oddział Paladynu, wrócił z misji, szalony krzyżowiec był już innym człowiekiem. Zaczął głosić, że należy zabić każdego, kto nie wierzy w Innos, a nie dając nawet możliwości nawrócenia się do światła Boga Ognia. Gdy ktoś po raz pierwszy wytknął mu, że to nie jest to, czego chce Innos, szalony Paladyn zabił człowieka sugerującego, że jego wiara jest niewłaściwa. Od tego momentu tak właśnie kończył każdy, ktoś miał mu zarzucić, że zagubił się na drodze ognia. Na przykładzie tego człowieka. A raczej potwora w ludzkiej skórze możemy zobaczyć proces staczania się jeszcze za życia. Inaczej jest w przypadku panów cienia powstałych w wyniku mrocznych rytuałów czarnych magów. Co do procesu rozpoczętego po śmiert nie można przytoczyć historię Ulramiela. Za życia tego człowieka nie można by złego słowa powiedzieć ani o jego czynach. Ani o jego wierze. Po śmierci jednak. Ulramier pochodził z zamożnego rodu, to też po jego śmierci, dumni z faktu, że był on wysoko postawionym paladynem, członkowie jego rodziny sprowadzili zwłoki do swojej rodowej siedziby. Tam złożyli go w krypcie i to tam powrócił do życia, a przynajmniej w pewnym sensie. Bo jak dobrze wiemy, ożywieńcy nie są żywi. W swym grobowcu przeleżał kilka dekad, aż pewien potomek kuzyna który sprowadził Ulramiela do domu, zaczął kierować swe myśli ku czarnej magii Beliara. Porzucił wiarę swych przodków i latami doskonalił swoje umiejętności w arkanach magicznych. W końcu uznał, że nadszedł czas, by przysłużyć się swemu Bogu. Zbezcześcił kryptę Ulramiela i rozpoczął rytuał jego przemiany. Po wielu nocach spędzonych nad szkieletem niegdyś potężnego wojownika proces dobiegł końca. Pewnej nocy, gdy akurat była pełnia wśród ciemności i dymu ze świec produkowanych z ludzkiego tłuszczu, z miejsca swojego spoczynku wstał u ramię. Ale nie taki jak dotychczas. Nie był już ani wielkim paladynem, ani nagim szkieletem. Był on chodzącą śmiercią zakutą w zbroję. Z jego oczu toczyła się czarna mgła. A jego trupie palce zaciskały się na rękojeści ostrza pobłogosławionego przez samego Beliara. Kilka ostatnich zdań to cytat z ostatniego listu jednego z akolitów krewniaka Uramiela. Ostatniego? Tak. Uramiel zabił tej nocy wszystkich obecnych w krypcie, łącznie ze spokrewnionym z nim magiem, który go obudził. Na skutek nieustannych czarnych inkantacji wśród lepkiej i gęstej mgły strumny, w której został złożony, wyszedł on. Niegdyś dumny wojownik imnosa, teraz z dawnej glorii i chwały pozostał jedynie zardzewiały i pokrytym chem pancerz. Z niegdyś życzliwych oczu zionęła pustka, a dawne palce służące za narzędzie doniesienia słów Boga ognia zaciskały się na rękojeści miecza w zimnej nienawiści. Pan Cienia Urramiel pierwszym, czego dokonał po swoim przebudzeniu, było zamordowanie czarnego maga, który go obudził. Dlaczego? Tego nie wiemy. A skąd wiemy, że tak było? Z notatek jednego zakolitów maga, który pomagał przy rytuale i cudem przeżył. Jak można się bronić przed panami cienia? Nie można. Jeśli ktoś będzie na tyle nierozważny, że zapuści się w miejsce, gdzie można trafić na upadłego paladyna, powinien natychmiast brać nogi za pas. Tylko najwięksi paladyni mają dostatecznie wielką moc, aby przeciwstawić się tym sługom zniszczenia. Czy wiemy, ilu ich jest? Na nasze szczęście bardzo niewielu. Obecnie większość z nich została wytępiona przez dzielnych wojowników Innosa, ale z pewnością gdzieś się jeszcze można na nich natknąć w zapomnianych kryptach, na starych cmentarzyskach, tam, gdzie dawno nikogo nie było. Oni czekają czekają na wezwanie mrocznego boga. Wydać synu, później dokończymy naszą rozmowę. Muszę. Spokojnie, ojcze. Zaczekam tutaj. Jak widzicie, drodzy państwo, niestety w tym momencie musimy przerwać naszą rozmowę z racji na złe samopoczucie czcigodnego Telmara. Mam nadzieję, że jeszcze dokończymy tę rozmowę. W tej chwili jednak zapraszam państwa do studia. Witamy państwa serdecznie w naszym cieplutkim studiu prosto z węgardu dla państwa Fisk. Oraz kosa! Mamy ogromną nadzieję, że czcigodnemu magowi nic złego się nie stało? Z całą pewnością to tylko chwilowe osłabienie. Chcielibyśmy móc zaoferować Państwu jakiś materiał w formie rekompensaty, ale możemy jedynie spróbować połączyć się z naszym drugim reporterem. Diego dosanios odwiedził dla Państwa miasto Korinis, gdzie porozmawia z miejscowymi o ich wiedzy na temat panów cienia. Niestety jednak planowo mieliśmy się z nim połączyć za kilkanaście minut. No nic, zobaczymy co z tego wyjdzie. Diego, czy nas słyszysz? Halo Diego, czy możesz rozpocząć swój reportaż? Niestety, z powodu zakłóceń nie jesteśmy w stanie skontaktować się z naszym kolegą. Bardzo Państwa przepraszamy. Witam Państwa bardzo serdecznie. Diego, słyszymy Cię, chyba mamy połączenie. Tutaj Diego Anios. znajduję się w deszczowym Minis. Będę miał zaszczyt. Co wie pan... cienia? Nic nie wiem. Nie chcę nic wiedzieć. Czym są wojownicy cienia? Śmierć. też sprawić, by natrętni strażnicy nie przychodzili co chwilę ze słowami owca, albo psikus. Zapatrz już dziś w zdalnie sterowaną polną bestię. Jedynie za 100 sztuk złota. Oferta limitowana czasowo. Więcej informacji na stronie produktu. Czy chciałbyś dowiedzieć się, co czeka ciebie, twojego sąsiada, albo twoją rodzinę? Pozostaw tu swoje pytanie, a ja na nie odpowiem. Zapraszamy teraz serdecznie na kolejne spotkanie tu nowego. Odwiedzi on jednego z rolników zamieszkałych na farmie Onara. Wyspa z farma Onara. Nieznany rolnik, wiek nieznany. Rolnik, witam. Jaka jest twoja wiedza o Panach Cienia? Ano niby niewielka, ale ja to bym wolał nie wiedzieć już o nich nic. No dobra, to to była taka jedna czorniuteńka noc, ale tak było ciemno, że już człowiek nic nie widział. Nic za nic. Jarzem jest pasterz. No to wiadomo owieckami się zajmowałem. Na pastwisku, żem siedział tu obok, jak te dęby rosną. I taka burza się w końcu rozchulała Rzechy. Chwila minęła i taki konar wielki spadł prawie mi jedną owieckę rozkwasił. No to wstałem, żeby zabrać je gdzie pod dach jaki. Przed wichrem schronić, a tu chulało bardziej i bardziej, aż owiecek już mnie słyszał, bo tak trzaskało. Wziąłem je do stodoły, no i siedzim tam. Czekam, aż burza przejdzie i żem miał drzwi zemknąć. A tu patrzam, jak niemi jedno zostało na polu. No to ja wybiegam ku niemu zabrać zbłąkanego baranka. Biegnę ciągle w jego kierunku, a tu nagle on znika. No znikł tak po prostu. W końcu przebiegłem na to miejsce, co on stał. No nima. ma. Jedynie raciczki łodbite na trawie. Ale tak inaczej. Jakoby wypalone raczej. Trochę, żem się zląkł, A tu słyszę beczenie z krzewów. No to idę, bo pewno tam jest. Odchylam gałęzie, a tu nic, potem beczy z lewej, znowu nic. Potem jeszcze głębiej. Jakżem się zorientował, że z każdym krokiem zbliżałem się do starej krypty, to już za późno było. W końcu zaczęło beczeć z wnętrza kapliczki. Ja już się strachu najadłem, nie na żarty. Gdyby to były moje owce. To bym je zostawił. Ale to pańskie były. To by mi pan skórę złoił, jakbym ją zgubił. No to wchodzę. A w środku moje jagniątko. Zabrałem je już na ręce. Ale jeszcze się tak rozejrzałem po tej kaplicy. Pod ołtarzem klęczał jakiś wojownik. A ja, że głupi byłem i przestraszony. To nie myślałem racjonalnie. Ale wciąż jakoś tam myślałem. Więc do głowy mi przyszło, że to może ten wojownik mojego baranka tu przyprowadził, żeby go schronić przed burzą. No to zwróciłem się do niego, podziękowałem najpiękniej jak umiałem i już chciałem wyjść. Ale wojownik zaczął wstawać. Jego srebrny, zniący pancerz z każdą chwilą, gdy wstawał, pokrywał się mchem. Rdzewiał. Miecz na plecach wyszczerbił się. Z pleców zaczął zwisać bluszcz jak jakaś straszna peleryna. Ja znieruchomiałem. Palady natomiast stał już na prostych nogach, ale ciągle tyłem. Nic nie mówił. Rzuciłem jeszcze piskliwe dziękuję i zacząłem iść do wyjścia, a on wtedy się obrócił. Widziałem go chwilę kątem oka, ale wystarczyło. Wystarczyłobym zobaczył twarz pozbawioną skóry. Oczu nosa, żebym nie chciał już tam być. Biegłem z barańkiem na plecach, jakby gonił mnie sambelia. Nawet nie mam pojęcia, czy ta maszkara za mną szła. Nie dbałem o to. Udało mi się cało dobiec z powrotem do stodoły. Zamknąłem rygiel. Zabrałem owieczki w najgłębszy kąt i czekałem, aż skończy się noc. I co było dalej? A co miało być? Rano wszystko było zwyczajne. No cóż, dziękuję za te opowieści w imieniu naszych widzów. Życzę wszystkiego dobrego. Do widzenia. Ja na chwilę żegnam się z Państwem. Oddaję głos do studia w węgardzie. No? To była dosyć niepokojąca historia. Co na to powiesz? Fisk. Hmm, tak. Ha, ha Jak Państwo widzą, Fisk się zamyślił. Zapraszam więc na wieści Korinis. Witam Państwa serdecznie. Minęła godzina 22 piątek. Zaczynamy wieści Korinis. W dzisiejszym wydaniu. Chorendalnie wysokie ceny pochówku, plaga zaginięć na wyspie Korinis, zajęcia z samoobrony, trenuj z gilionem, zapraszamy. Ceny pochówku zmarłych na wyspie Korinis nigdy nie były niskie, brak wykwalifikowanych kamieniarzy, przepełnione cmentarzyska i wysokie ofiary umagów, ale czy może być gorzej? Wygląda na to, że może. Szczegółowy reportaż w tej sprawie przygotował dla państwa Diego Dosanios. Sanios. Znajdujemy się na wyspie Korinis. Tutaj przed wejściem do miejscowego klasztoru gromadzą się ludzie. Ludzie, którzy chcą pochować swoich bliskich. Niestety Kościół skutecznie im to utrudnia, władzy nic z tym nie robią. O odczuciach porozmawiamy teraz z obecnymi. Dzień dobry panu. Dla kogo dobry? No tak, jak długo już tu pan stoi. Będzie ze trzy godziny. Co pan uważa o podwyżce ofiar za pogrzeb? Skandal. Proszę pana szanownego. Skandal. Trzy dni temu zmarł mi wuj. Załatwiłem wszystko w urzędzie. Chwaterę na cmentarzu kupiłem. Bo wuj zbierał ostatnie lata sam na swój pogrzeb. Taki z niego był człowiek. A dzisiaj stoję tu jak głupi i pewnie o mam odmowę. Odmowę? Dlaczego skoro ma pan wszystko? Ano mam. Ale wziąłem tylko pięćset sztuk złota. A teraz to grosze dla tych pasi brzuchów czewieni. Rozumiem. Co ja mam zrobić? Co my wszyscy mamy zrobić? Niech te słowa będą podsumowaniem obecnej sytuacji na rynku usług pogrzebowych. Dla państwa Diego dos Anios. W ostatnim czasie w mieście Korinis doszło do niepokojącej fali zaginięć. Jest to największe takie zjawisko od czasu działania mafii zwanej bandą Kruka. Straż Miejska jest bezradna. A z każdym dniem ilość ofiar rośnie. Miasto objęto strefą wyjątkową, ale specjalnie dla Państwa, naszemu reporterowi udało się uzyskać przepustkę. Teraz przedstawi Państwu sytuację w mieście. Tu nowy, jesteś tam. Tak, jestem. Znajdujemy się, drodzy Państwo, w dzielnicy portowej miasta Korinis. To tutaj najczęściej dochodzi do tajemniczych zaginięć. Zjawisko się rozszerza. Mieszkańcy stają się zaniepokojeni i nieufni, to też nie udało mi się niestety porozmawiać z żadnym z nich, ale dla Państwa umówiłem spotkanie z kapitanem tutajszego posterunku. Witam, jak wygląda sytuacja. O tej godzinie stabilnie. O dziewiętnastej zapanuje godzina milicyjna. Mieszkańcy nie będą mogli opuszczać swoich domów. My natomiast będziemy czuwać nad ich bezpieczeństwem. Kiedy się to zaczęło? Pierwsze zgłoszenia otrzymaliśmy na początku miesiąca. Dotyczyły one sytuacji, gdy ktoś nie wracał do domu po pracy. W związku z tym niestety zwlekaliśmy z podjęciem działań. Kiedy zaczęło robić się poważnie? W momencie zaginięcia bogatego kupca i jego żony. Od tego momentu na ścianach domów ludzi porwanych znajdywaliśmy wyryty symbol trójkąt z liniami przeciągniętymi przez wierzchołki. O jakiej ilości ludzi mówimy? Na ten moment zgłoszono nam 30 zaginięć od osób bliskich. Boimy się jednak co samotnymi oraz osobami bezdomnymi i ich zaginięć bowiem nie zgłasza nikt, a zdecydowanie spadła widoczność osób ubogich na ulicach miasta. Zatem jaka jest szacunkowa skala? 50 do 60 osób. To więcej niż za czasów Kruka. Bo i zagrożenie jest inne. Nie lekceważymy przeciwnika i wierzymy, że znajdziemy wszystkich zaginionych i uchronimy przed tym losem wszystkich tych, którzy są w mieście. Tym pozytywnym akcentem kończę rozmowę z kapitanem i mam nadzieję, że śledztwo dobiegnie ku szczęśliwemu końcowi. W związku z sytuacją panującą w mieście Paladyn Gilion zorganizował w koszarach zajęcia z samoobrony. Odbywają się one w środę w południe i trwają dwie godziny. Szczegółowe informacje o zajęciach zebrał reporter Tunowy. W miejskich koszarach za kwadrans rozpoczną się piąte zajęcia z samoobrony trenu i z gilionem. Sługa Innosa za darmo szkoli mieszkańców w walce, by byli w stanie przeciwstawić się porywaczom bądź kupić sobie trochę czasu, aż do przybycia ewentualnej pomocy. Chwała Innosowi, wojowniku. Chwała Innosowi. Czy są jakieś kryteria, które należy spełnić, by uczestniczyć w zajęciach? Tak. Należy chcieć nauczyć się walczyć. Nikt nie trafia tu przymusowo. To ważne, jednak, może warto by o tym pomyśleć. Chodzi o bezpieczeństwo ogółu. To nie należy do moich kompetencji, jednak ja uważam, że nie należy ludzi zmuszać do niczego. Nawet jeśli miałoby to im pomóc, to wciąż mogą sami o sobie stanowić. To szlachetne. Co można zyskać na tych zajęciach? Treningi te owocują zyskaniem aż 5% umiejętności w walce bronią jednoręczną. To ważne, gdyż spora część obywateli ma 25%, co oznacza, że brakuje im właśnie 5% do osiągnięcia poziomu wojownika. Zatem jak Państwo widzą, warto przyjść i uczestniczyć w zajęciach z przygotowania obronnego. Dziękuję bardzo dla Państwa. Tu Nowy. To były już wszystkie informacje w dzisiejszym wydaniu Wieści Korinis. Ja się z państwem żegnam i zapraszam na dalszą część Gońca Myrtańskiego. Przepraszam, czy ojciec Telmar jest u siebie? Tak, ale nie jest obecnie w dobrej formie. Zapukam. Odejdź. Ojcze, czy wszystko w porządku? Odejdź. Nie słyszę. Uchylę drzwi, ojcze. Nie wymkniesz się nam. Goniec Myrtański. Wydanie trzecie. Wystąpili reporter prowadzący tunowe, redaktorzy w studiu Kosa oraz Fisk, prezenter wieści Korinis Hans, mag ognia Telmar, nieznany rolnik, nieznany rolnik, reporter wspierający Diego dos Anios. czytał lektor Jan. Wszystko będzie w porządku. Do zobaczenia. Co jest? Pismo od namiestnika. Co takiego? Czytaj. Nie W imieniu króla na mocy władzy nadanej mi przez jego wysokość ogłaszam zamknięcie studia, którego właścicielem jest goniec myrtański spółka akcyjna. Za tworzenie treści o wątpliwej wartości dla narodu myrtańskiego wasz program zostaje zamknięty, a wszyscy pracownicy zostają skazani na dożywotnie granie, w Arkanie, upadek, setariw z dialogami ze zmierzchu bogów. Co to ma znaczyć? To co widzisz, szytaj dalej. Wasze studio teraz zostaje przejęte przez prezentera Hansa, który od teraz będzie prowadził serwis informacyjny wieści Korinis. Podpisano namiestnik królewski. Dokładnie. Ale Hans, tyle lat pracowaliśmy razem. Właśnie pracowaliśmy.